No dobra. Ci tylko mówię, biskupt. Posuwaj się. Całą uwagę skupia dziś Haaland. W poprzednim meczu hat-trick, a co pokaże dziś? Zapraszamy na transmisję meczu. Witamy ze wspaniałego BVB Stadion Dortmund. Tu zawsze jest niesamowicie głośno i na pewno dziś nie będzie pod tym względem wyjątku. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na mecz fazy grupowej UEFA Champions League. Borussia Dortmund zmierzy się z Ajaxem Amsterdam. To będzie spotkanie o fotel lidera w tej grupie, ale też o przedłużenie znakomitego startu. Obie drużyny zgarnęły w pierwszej kolejce komplet punktów, więc zważywszy, że jedni i drudzy wydają się być w formie, może nas czekać wyjątkowy spektakl. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Oj, strata piłki, będzie okazja. Ale strzał zablokowany. Wyraźny spalony, kilkumetrowy. Przecież musiał to widzieć, złe zagranie. Darian. I oto z piłką Julian Brandt. Piłka wraca do Brandta. Piłka posłana na dalszy słupek. Znowu są przy piłce dzięki inteligentnej grze w obronie. Berghuis. No i tracą teraz posiadanie. Podanie dociera do Brandta. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Na ten właśnie mecz wszyscy czekali. Absolutny szlagier tej grupy UEFA Champions League. Ci rywale równie dobrze mogliby się spotkać gdzieś w półfinale czy finale, a tymczasem los zetknął ich już w grupie. Bardzo mnie ciekawi, Tomku, jak rozłożą siły, wszak będą jeszcze mecze.
Mija teraz bez kłopotu. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc, bardzo przytomna interwencja. Brawo! Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Podanie do Mkhitaryana. Przy piłce Rafael Guerreiro. Obrona, ale piłka w grze. Ryan Grafenberg. Aler. Nastąpiła zmiana rezultatu w meczu Sportingu. Mamy pierwszą bramkę dla Sportingu Lizbona. Obecny wynik brzmi 1-0. Mamy 11 minutę meczu. Czy trafi do siatki? Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Rzućmy okiem raz jeszcze. Dzięki technologii Goal Line możemy mieć potwierdzenie. Tak jest, słuszna decyzja, nie ma mowy o bramce. Piłka musiałaby całym obwodem przekroczyć linię, co tutaj, jak widzimy, nie miało miejsca. Oczywiście nigdy nie zaszkodzi sprawdzić, oto bywa zawodnik. Wybija, ale niedobrze, przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Czy będą zaraz prowadzić? Świetnie teraz wyjaśnił sytuację obrońca, zanosiło się na to, że będzie groźnie. Nie może chybić, ależ uderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Dziś oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są w stronę tych dwóch ekip, które oglądamy na boisku. Jak mawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. Tomku, finały mundiali bywają... No, teraz zrobiło się groźnie. Nie do wiary! Tu mogło być naprawdę groźnie. Atakujący zostaje powstrzymany w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. No to mamy 1-0. Tadić. Ma teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. No nie, tak nie można podawać. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Piłka prosto do Royce'a. I rozpoczną z rzutu rożnego. Szesnastkę, teraz z rogu posyła piłkę Royce. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Dobra centra w szesnastkę. Słupek, gdyby nie bramkarz, piłka wylądowałaby w siatce. Dobrze. Sebastian Aller. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzut z autu. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Oddali piłkę przeciwnikom. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Dobrze się tu teraz zastawia. Widać cierpliwość w tym ataku. Co nagle to po diable. Kosmiczna interwencja Fabiańskiego. Głęboka ta centra z narożnika. Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Wolf.
No i teraz zrobił prezent rywalom. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie od bramki. To może być prawdziwa transferowa bomba. Zwłaszcza, że te wszystkie plotki, pogłoski mogą się sprawdzić. Co ty na to? Co tu się stało? Plotka zatacza coraz szersze kręgi i zaczynamy myśleć, że jest coś na rzeczy. Gdy spojrzymy na ich skład, to ta drużyna potrzebuje kogoś takiego, zawodnika o takim właśnie profilu. Na pewno byłby to ciekawy ruch. Podanie dociera do Branta. Było tak blisko, ale nie. Nie ma jednak bramki. Onana bez najmniejszych kłopotów. To skok przeciwnej drużyny. Co za popisowa parada bramkarska. Tak jakby miał pod kontrolą każdy centymetr kwadratowy tego prostokąta między słupkami, poprzeczką a linią bramkową. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. No, dawaj. Przejęcie piłki. Koniec akcji. Borussia Dortmund odważnie teraz atakuje. Rafael Guerreiro w posiadaniu piłki. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. W Borussii Dortmund na murawie zamelduje się nowy zawodnik. Jan Hrafenberg. Dusan Tadić. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśnią sytuację. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. Świetne wejście, piłka odebrana. Tadić. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. On jest niemożliwy, jak on to wyjął. Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił, brawo. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. I teraz dobra okazja do kontry. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki. Zero czasu na reakcję, a jednak broni. A 11 metr z rogu. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Podanie do Mkhitaryana. I to dostaje Gündogan. Zanosiło się, że będzie groźnie, ale obrońca popisał się teraz świetnym odbiorem. I już skupia uwagę rywala na sobie. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Piłkę ma Henrik Mkhitaryan. Ależ uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich prób, a któraś w końcu wejdzie. Ładne minięcie. Może być groźnie. Lisandro Martinez. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Dalej jest groźnie. Jest chorągiewka w górze. Nie cieszmy się tak szybko. Ten gol nie będzie uznany.
Co za rozczarowanie, jednak nie mają się z czego cieszyć. O wszystkim zadecydowały centymetry. Bardzo dobrze się teraz zastawia w oczekiwaniu na wsparcie w ofensywie. Rozwija się akcja, bramka już blisko. Ciekawe, jak rozwiążą ten atak. No, powiem ci, że ta piłka to mogła komuś zrobić krzywdę na trybunach. Uderzył to z dużą siłą, ale chyba zapomniał spojrzeć, gdzie znajduje się bramka. Była niby próba strzału, ale to jest właśnie problem. Nie stwarzają wiarygodnego zagrożenia dla bramki, a przecież przegrywają jednym golem, więc to nie pora na grę na czas. Na miejscu kibiców odczuwałbym frustrację. Drużyna nie daje z siebie wszystkiego. Piłka mija bramkę. Kiepski to był strzał głową. No, można było znacznie więcej wycisnąć z tej sytuacji strzeleckiej. Wystarczyło lepiej się złożyć do tego strzału. Podanie dociera do bramka. Ośrodkowuje na dalszy słupek. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Wyszedł sam na sam. Uwaga! I jest bramka dla Borussii Dortmund. Świetnie teraz to zagrali Dortmundczycy. Rywale chyba nadal do końca nie wiedzą, co się tutaj stało. Spójrzmy teraz na to trafienie. Znakomity timing. Jedna drużyna zejdzie na przerwę ze zwieszonymi głowami, druga z uśmiechami i w euforii. Tyle psychologicznie znaczy bramka do szatni. No to mamy 2-0. Mamy zatem przerwę na BVB Stadion w Dortmundzie. I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Mats Hummels. Gündogan. I oto z piłką Julian Brandt. Cierpliwie, rozważnie szukają luki w defensywie rywala. Tak jest, proszę Państwa, kolejny gol. Ale dzisiaj fantastycznie się prezentują. Prowadzą już różnicą 3 trafień. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Nie udało się utrzymać przy piłce. No dobrze. Dawaj. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Co za popis umiejętności teraz. Piłka prosto do Royce'a. Nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Piłka oddana przeciwnikom. Małe przypomnienie dla wszystkich fanów piłki nożnej, naszych zachodnich sąsiadów. Już niebawem na naszej antenie hit kolejki Bundesligi. Borussia Dortmund zmierzy się z Augsburgiem. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą... Spójrz, to może być bramka. Ach, bardzo blisko było. Mógł być dobry strzał, ale obrońca na posterunku. Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada. Rzuca piłkę przed bramkę. Niepewnie teraz to zagrywa. Chyba chciał to wybić daleko. Potężny strzał. To mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką.
Berghuis. Od pierwszego gwizdka grają naprawdę dobrą, efektowną piłkę, stwarzają mnóstwo okazji, mają tak zwany dzień konia. Dlatego te statystyki raczej nikogo nie zaskoczyły. Rywale są dziś bez szans. Dobra sytuacja na centrę. Ryan Grafenberg. Z piłką teraz Grafenberg. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Dusan Tadić ma sporo miejsca. Strata w ataku, ale wciąż jest groźnie. Po tej interwencji piłka nadal w grze. Też. Teraz naprawdę świetna piłka. Przyjął, zrobiło się niebezpiecznie. O, teraz wyszło to podanie, idealnie na dobieg. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Nie tak, źle to teraz wybija, wciąż może coś z tego być. Takie zagranie nie mogło zagrozić bramce. Antoni. Piłka poza polem gry, zacznie drużyna przeciwna. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Oddają teraz piłkę rywalom gracze Borussii. Royce. Jednak tracą teraz tę piłkę. Steven Berghuis. No i teraz zrobił prezent rywalom. Royce ma teraz piłkę. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Aller. Tadić. Naprawdę udana interwencja. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości, wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Sebastian Aller. Odbiór, mucha nie siada, rywal bez szans. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Marco Reus strzela! To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Berghuis. Steven Berghuis. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. I strata. Fatalne zagranie. I jest zmiana rezultatu w spotkaniu Besiktaszu. Mamy pierwszą bramkę dla drużyny Besiktaszu. Mamy w ten sposób wyrównanie na 1-1. Mamy 74. minutę. Dziękuję bardzo za meldunek. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Teraz strzał. Co za obrona. Nie ma bramki.
Świetna interwencja. Co tam się stało? Wrzuca piłkę przed bramkę. Piłka prosto do Royce'a. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają 4 bramki przewagi. Spójrzmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie było tutaj większych szans na udaną interwencję. Raczej trzeba winić obronę, że pozwoliła na strzał z takiej odległości. Mamy już zatem 4-0. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Steven Bergheis. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę że też to nie wpadło. Doskonale wyglądał ten szybki wypad. Pech czy brak umiejętności? Niech sami państwo rozstrzygną. Mohamed Kudus. Sebastian Haller przy piłce. Jeśli robić ślizgi, to tak, czysto i skutecznie. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Royce ma teraz piłkę. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Może teraz będzie szansa. Nie do wiary. Tylko bramkarz do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a golkiper wyjmowałby piłkę z siatki. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Co? Taliafico. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Podanie do Mkhitaryana. Offside. Szkoda tej akcji. Ale szmarnuje tę akcję tym fatalnym przyjęciem. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Ma teraz szansę na gola. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Dobre wycofanie ze skrzydła. Fabiański! Genialna obrona! Malen. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Wznowi bramkarz. Dawid Klasen. Dostał piłkę Mohamed Kudus. Mohamed Kudus. Piłka do Alera. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Bramkarz jest skupiony. Tak się go nie zaskoczy. Aj, bramkarz nie powinien się tak bawić z piłką przy nodze. Czy trafi do siatki? Tak, gol! Ale niestety, to już chyba za późno. Przegrywają wysoko. Trzeba było wziąć się do roboty o wiele wcześniej. Obecny wynik 4-1. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie.
Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Jude Bellingham. Guerreiro. Piłkę ma Henrik Mkhitaryan. Czy będzie z tego bramka? No szkoda, to była naprawdę znakomita sytuacja na zmianę wyniku tego spotkania. Tyle, że chorągiewka w górze. Oczywiście strzał zły, ale gdyby to wpadło, to i tak był spalony. Wygrana. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen zu uns rübergekommen sind. No tak, trzeba wszystkich pochwalić. Danke für das Gespräch. Ja, ja.
Ojej. Całą uwagę skupia dziś Haaland. Czy jeszcze bardziej ucieknie rywalom do tytułu króla strzelców? Drodzy Państwo, jesteśmy już na Signal Iduna Park, skąd będziemy dla Was komentować dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że emocji będzie w bród. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś przed nami bardzo dobrze rokujące spotkanie Ligi Niemieckiej. Borussia Dortmund zmierzy się z Augsburgiem. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Podanie do Mkhitaryana. Mamy podanie, uwaga, spójrzmy. Zablokowany ten strzał. Gündogan! Umie chronić piłkę, dobre ma warunki, nie odda jej za bezsen. Jak się rozwinie ten atak, są coraz bliżej bramki. Ale to by było tyle, koniec akcji. Henrik Mkhitaryan. Gündogan. No i przejmuje teraz piłkę. Nikt nie ma skuteczniejszego ataku niż Borussia Dortmund. Ależ akcja, popatrzmy. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Pereiro. Haaland. Royce. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Wyszedł sam na sam, uwaga! Kikiewicz popisał się świetną interwencją. Jak widać, warto tak naciskać, a będą musieli wybijać na oślep, jak teraz. Słychać teraz rosnącą wrzawę fanów Borussii. Czują, że ich zespół jest w gazie. Popatrzmy, ależ teraz okazję. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. No nie, 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 mamy gwizdek. To był jednak strzał ze spalonego. Naciskają na niego, ale ładnie się teraz zastawia z piłką. Majer. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Dobrze. Dobrze obroniony strzał. Gündogan. I Borussia Dortmund traci posiadanie piłki. Ech. Tak się powinno stopować ataki rywala. Ten klawisz.
Znaczy, Erling przycisk. Marco Reus w indywidualnej akcji. Rywalom może być naprawdę trudno go zatrzymać. Jest gwizdek. Gra wstrzymana z powodu spalonego. Przesądziły dosłownie centymetry, Tomku. Można tutaj mówić o pewnym. Reus ma teraz piłkę. Dobre wycofanie ze skrzydła. Dobrze teraz Gikiewicz. No, ratuje im teraz skórę bramkarzy. Nadal mamy remis, ale tylko dzięki niemu. Podanie dociera do Branta. Gol! Czyste złoto! Ależ trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał. Brawo, brawo! No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. A jeszcze piłka zdążyła się odbić, to mogło pójść w trybuny, ale trafione idealnie, zabójczy półwolej. Prowadzą zatem 1-0. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Oddają teraz piłkę rywalom gracze Borussii. Groźny ten wśliski, zupełnie nie w piłkę. Możemy tu zobaczyć czerwoną kartkę zaraz. Ależ emocje, Jacku. Sędziowska decyzja może być tylko jedna. Widzimy czerwony kartonik. Czyli sytuacja już nie jest tak komfortowa jak dotąd. To może być impuls, który zmobilizuje przeciwną ekipę do skutecznego odrobienia strat. Jak nie teraz, to kiedy? Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Nie utrzymują się przy piłce. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Guerreiro. Jude Bellingham. Otrzymałem informację, że padł gol na Red Bull Arena. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla drużyny RB Lipsk. Jusuf Poulsen wpisuje się na listę strzelców. Piłka zatrzepotała w siatce po odbiciu. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Strzela teraz! Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Na 11 metr. Reus z rogu. Broni teraz strzał. Ma piłkę w rękawicach. Dobrze wiedział, gdzie powinien się znaleźć. Refleks u bramkarzy jest bardzo istotny, ale podstawą jest dobre ustawienie. No, dawaj, 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 dawaj. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Schodzi teraz do środka. I próba strzału. Zablokowany ten strzał. Darian wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Gikiewicz popisał się świetną interwencją. Piłka opuściła plac gry. Out. Uwolnił się teraz. Może spróbować wrzutki. Świetne teraz przerwanie akcji. Oddalenie zagrożenia. Utrudniają mu rozegranie. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. Uderza na bramkę. Dobrze teraz Gikiewicz. Mm-hmm.
Jest coraz bliżej pola karnego. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Marco Reus. Borussia Dortmund odważnie teraz atakuje. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Bardzo dobra interwencja. Haaland wyszedł sam na sam. Uwaga! Wciąż jest groźnie. Ależ teraz doskonałą szansę udaremnił obrońca. Świetnie to wybił. Mamy gola na Olympiastadion, jak przed chwilą się dowiedzieliśmy. Mamy pierwszą bramkę dla berlińskiej Herty. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami 34 minuty tego meczu. Dziękujemy za tę informację. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Ale strzał zablokowany. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Haaland. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. No i po ataku, dobra interwencja. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie odpowiedź rywala. Po tym golu jest 1-1. Ruben Vargas. Groźne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji. A jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał. Szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Haaland. Erling Haaland. A teraz będzie dobra okazja. Niemożliwy gol! Tego rywale się nie spodziewali. Patrzą na siebie z niedowierzaniem obrońcy, bo to przecież zespół grający w osłabieniu prowadzi. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny, słowem, to musiał być gol. Mamy teraz wynik 2-1. Erling Haaland. Tylko minuta dodatkowego czasu. Teraz może być groźnie. Ależ zagranie. Co teraz zrobi? Sędzia kończy pierwszą połowę tego spotkania. Górą jak na razie zespół Borussii Dortmund. Nieźle.
Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. No i odzyskują piłkę. Pressing często przynosi takie skutki. Royce. Jest podanie. Jak to się rozwinie? Ryzykownie, ale skutecznie. Majer. No dobra, dobra. Bardzo dobra interwencja. Za chwilę wznowią z autu. No. Świetny teraz dribbling. Wciąż idzie na bramkę. Gra wstrzymana. Out po tym wejściu przeciwnika. Jest czas, jest miejsce. Można centrować. Poradził sobie, minął z wodem. Gol! Remis! A więc wszystko zaczyna się od początku. To naprawdę świetna wiadomość dla samego widowiska. Co tu się jeszcze wydarzy? Sam chciałbym to wiedzieć. Dowiaduje się, że padł gol na Red Bull Arena. To kolejne trafienie dla Lipska. Strzelcem bramki jest Moussa Dembélé. Pokonał driblingiem obrońcę i strzelił. Daje im doprowadzenie 2-0. Na zegarze mamy 52 minutę. Dziękuję bardzo za meldunek. Okazja na prowadzenie. Ale uwaga, tak! Kto by się tego spodziewał? Grają w dziesiątkę, a od teraz prowadzą. Co za mecz! Kto powiedział, że osłabienie drużyny przekreśla marzenia o wygranym meczu? Jeśli nawet było tak mówione, ten zespół akurat nie słuchał. I teraz mamy tego skutki. Tym golem obejmują prowadzenie. Ruben Vargas. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Bramka coraz bliżej. Coś tu się szykuje. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Nic się nie szykuje. Julian Brandt. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Ależ zmarnowana teraz sytuacja. Czy można nie strzelić z takiej odległości? Uderzenie było nędzne, ale trzeba chyba pochwalić dobre ustawienie i samą interwencję. Oddają teraz piłkę rywalom gracze Borussii. No i po zagrożeniu dobry odbiór. W najbliższym czasie będzie u nas co oglądać. Pokażemy na żywo hit kolejki Bundesligi. Borussia Dortmund zmierzy się z Mainz. Wiele sobie obiecuje po tym pojedynku. Starcie tych drużyn zapowiada się smakowicie, więc cieszę się, że w końcu się go doczekamy. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Uwolnił się z podkrycia. Okazja! Spalony. A mogło być tu groźnie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Julian Brandt. Zdecydowanie, ale czysto. Kurde. Ale może teraz będzie szansa. Ależ była okazja, ale nad wszystkim czuwał obrońca. I Borussia Dortmund traci posiadanie piłki. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. No
tego jeszcze zrobić, czy nie bardzo? A my zapraszamy na kolejne spotkanie. Wiele się po nim spodziewamy. Nie jesteśmy w tych oczekiwaniach odosobnieni. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się wielkich emocji, oby tylko obie drużyny uniosły presję związaną z tym meczem. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Sędzia teraz dyktuje rzut wolny dla Borussii Dortmund. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Ano. Mats Hummels. Haaland. Spokojnie, próbują znaleźć to kluczowe podanie. I teraz wychodzą z kontrą, będzie groźnie. Kontratak, a obrońcy wracają bez entuzjazmu. Szansa teraz na wyrównanie. Obrona, ale piłka w grze. Wyglądało to obiecująco, ale ostatecznie piłka wyszła na aut bramkowy. To niebywałe, Tomku. Już widziałem tę piłkę w siatce. Co za popis teraz między słupkami. Będą to pokazywać w powtórkach po meczu. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Sędzia przerywa grę. Był tam jednak offside. Mógł jeszcze chwilę zaczekać, ale pewnie spodziewał się nieco szybszego dogrania z palonem. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Uderza na bramkę. Nie taka zła próba wyrównania. Tym razem niecelna, ale ważne, że próbują. Nie kapitulują i usiłują nawiązać walkę. To pochwalam. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. Strzela teraz! Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz, dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Mamy gola na Olympiastadion, jak przed chwilą się dowiedzieliśmy. Tak, to jest kolejny gol dla Herty Berlin. Bramkę zdobył Kevin Prince Boateng. Popisał się ładnym driblingiem i celnie uderzył. Daje im to prowadzenie 2-0. Minęła 75. minuta. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. I rywal zostaje w tyle. Łukasz Fabiański. To było łatwe. Boateng. Podanie dociera do Branta. Piłkę ma teraz Thorgan Hazard. Gol! To była bułka z masłem dla Royce'a. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta 100% okazja. I po tej bramce jest 4-2. Twarde wejście, ale bez faulu. Zrobiło się luźniej na skrzydle, bo Rosja chce to wykorzystać. Ma sporo przestrzeni, może dośrodkować. Słaba centra, bramkarz bez trudu chwyta. Majer. Próbowali rozegrać akcję, ale jest strata. Marius Wolf. Royce ma teraz piłkę. Cóż wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Mm-mm.
Daniel Caligiuri. Caligiuri. No, dawajcie, dawajcie. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Przerwał atak rywali. Ale strzał zablokowany. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Prosta strata, no i niestety po kontrze. Ależ okazja teraz. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Powiaduje się, że padł gol na Red Bull Arena. To trzecia bramka dla drużyny RB Lipsk. Strzelcem bramki jest Moussa Dembélé. Mamy więc dublet tego zawodnika. Zdobył tego gola po strzale głową. Prowadzą teraz 3-0. Minęła 86. minuta. Dziękuję bardzo za meldunek. Czy Borussia wykorzysta teraz wolne miejsce na skrzydle? Ośrodkowuje w pole karne. Ma komu zagrać. Zagrywał Hummels, ale kończy się to stratą. Julian Brandt. Zrobiło się luźniej na skrzydle. Borussia chce to wykorzystać. Czy trafi do siatki? Piłka wychodzi na róg. Głęboka ta centra z narożnika. I teraz spokojna interwencja po tej kółce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Oddają teraz piłkę rywalom gracze Borussii. Sędzia kończy spotkanie, a więc proszę Państwa, już oficjalnie możemy obwieścić zwycięstwo Borussii Dortmund. Dzisiaj po raz kolejny wyszli na boisko z ofensywnym nastawieniem i nie dali szans stronie przeciwnej. Piękny popis strzelecki drużyny, która dysponuje obecnie najlepszym atakiem w całej lidze. Aż chce się oglądać i mam nadzieję, że ta drużyna zachowa ten styl do końca sezonu. Co tam za pytania będą? Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Będzie kontynuowany. Bohaterem. Für dieses Gespräch. Proszę bardzo. Thank you.
Ach, jesteśmy pierwszy w lidze. Dobrze, to teraz tak. Tak.
Chyba ładował mi się. Kurde. Dobra. Ponegocjujemy. Guardiola. Serio, ziomek. Lewandowski ile? Jeszcze. Tam. Ja mogę tylko tyle. Pewnie się nie zgodzi. Skupić się mogę. Barcelonę mogę.
Negocjuję. Boję się, że nie będą chcieli. Udało się. Robert, no nieźle. I ten Rodrigo tam.
Ładnie. Jeszcze w kalendarzu zobaczyć. Dobra.
Drodzy Państwo, jesteśmy już na Signal Iduna Park, skąd będziemy dla Was komentować dzisiejsze spotkanie. Mamy nadzieję, że emocji będzie w bród. Obaj jesteśmy już gotowi do tego meczu. Ja, Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Dziś przed nami bardzo dobrze rokujące spotkanie Ligi Niemieckiej. Borussia Dortmund zmierzy się z Mainz. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Piłkę przejęli rywale. Piłkę ma teraz Thorgan Hazard. Nadal coś z tego może być. Chcieli utrzymać się przy piłce. Bezskutecznie. Akcja Borussii Dortmund. Obiecująco to wygląda. Musi to strzelić teraz. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja. Po prostu klasa światowa. Ależ okazja teraz. Thorgan Hazard dostaje piłkę. Wspaniała interwencja bramkarza, ależ Robinsonada. Z rożnego w okolice jedenastki. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. Atak Borussii Dortmund sieje popłoch i trwogę w szeregach defensywnych ekip przeciwnych. Ich ofensywni gracze mają naprawdę niesamowity potencjał. W tym sezonie nikt nie przyjeżdża na ten stadion z wielkimi nadziejami, bo atak miejscowej ekipy jest zabójczy i zdobywa najwięcej bramek w rozgrywce. Malen. Czy trafi? I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. I wszyscy szaleją. Prowadzą zatem 1-0. Ależ teraz przegląd pola. Aj. Nie tak, źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. No i odzyskują piłkę. Pressing często przynosi takie skutki. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Przerwana akcja, strata piłki. Piłka poza boiskiem, out. Tak się powinno stopować ataki rywala. Piłka poza boiskiem. Będzie wznowienie od bramki. To dobrze. O. To zaczynamy. Ale
ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Oj, prosta strata. Lukę ma teraz Thorgan Hazard. No. Bell. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Dostaje piłkę, co teraz nią zrobi? I gol! Proszę Państwa! Podwyższają prowadzenie, mają teraz dwie bramki przewagi. Raz jeszcze przyjrzyjmy się Tomku tej bramce. Nie zazdroszczę golkiperowi w tej sytuacji, bo uderzenie było naprawdę soczyste. Tego się nie da wytrenować, z tym trzeba się urodzić. Na razie 2-0. Zdecydowanie, ale czysto. Schulz. I Borussia Dortmund traci posiadanie piłki. Boetius. No. Dobrze, skutecznie, czysto i jeszcze ma piłkę. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Wyszedł sam na sam, uwaga! I gol! Bramka kontaktowa, wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Piłka nożna to przewrotna gra, a ta powtórka jest tego najlepszym przykładem. Oceniając po przebiegu gry, kto mógł przypuszczać, że to właśnie ta drużyna będzie zaraz cieszyć się ze zdobycia bramki? Nie udało im się utrzymać przy piłce. Teraz ładne podanie otwierające, warto to wykorzystać. Dośrodkowanie przejęte przez obronę, wybijają. Malen. Ładnie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Na 11 metr z rogu. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Manuel Akanji. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji. A jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał. Szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Błąd i strata. Mamy uderzenie. I jest bramka dla Borussii Dortmund. Świetnie teraz to zagrali Dortmundczycy. Rywale chyba nadal do końca nie wiedzą, co się tutaj stało. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walnął mocno i bramkarz był bezradny. Na tablicy wyników 3-1. I dostałem informację, że w meczu, który rozgrywa RB Lipsk, mamy zmianę wyniku. Mamy pierwszą bramkę dla Lipska. Yusuf Poulsen wpisuje się na listę strzelców. Popisał się dryblingiem i dobrze strzelił. Obecny wynik brzmi 1-0. Za nami 31 minut meczu. Dziękujemy za te informacje. Boetius. Mocne, czyste wejście. Lukę ma teraz Thorgan Hazard. Jest! I po tym przewinieniu sędzia wskazuje na 11. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Mm.
Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. 4-1. Spójrzmy raz jeszcze, jak pewnie wpakował ją w górny narożnik, w miejsce praktycznie niedostępne rękawicą bramkarza. No, świetnie wykonany karny. Wznowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Boetius. Fatalne podanie. Piłka w zasadzie sama trafiła do rywala. Obrońca łatwo dał się teraz odrać. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Szybko się skończyła ta kontra, tracą piłkę. Borussia gra dziś długo piłką, a rywale w zasadzie tylko za Dortmundczykami biegają. I znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi poradzić sobie z ich ciągłymi atakami, wspieranymi przez dobrze dziś grającą drugą linię. Przy takiej grze wynik mógłby być wręcz jeszcze wyższy. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Dobre uderzenie, niezła obrona, piłka wciąż w grze. Nie, już nie. Akcja przerwana, spalony. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle, chce to wykorzystać. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Dawaj, Hazard. Wydawał rywala, ależ to było ładne. Rzuca piłkę w pole karne. Ach. Lecz bramkarz jest czujny, bez problemu wyłapuje to zagranie. Dobra interwencja. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. W pole karne, głęboko teraz. Zablokowany ten strzał. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Nie mogę uwierzyć, że nie padła tutaj czerwinę, bo jest groźna akcja. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają 4 bramki przewagi. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Sanz ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Czy trafi? Dobrze obroniony strzał. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wybili. Sędzia kończy pierwszą połowę tego spotkania. Górą jak na razie zespół Borussii Dortmund. Także dzisiaj udowadniają, że... Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Jean-Paul Boetius. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z woleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył. Soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Thorgan Hazard. Czy będzie z tego bramka? Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać?
Ładne dogranie na dobieg. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Malen. A teraz Nico Schulz. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. O, 5-2. Oczywiście hokejowy wynik. 5-2. Piłka chodzi jak po sznurku. Od zawodnika do zawodnika. Ma sporo miejsca, by dośrodkować. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. No, dajecie. Piłkę ma teraz Torgan Hazard. Ale nic z tego! Górą bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. A w takim miejscu zawsze są groźne. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Niezła próba wrzutki na dalszy słupek. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. I strzał na bramkę. Poprzeczka, ale to nie koniec. Piłka w grze. Okazja przed nim teraz. Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Kto wygra mecz? Robi się coraz groźniej. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Teraz ładne podanie otwierając. Jest! Koniec. Dortmund nadal bez porażki. Wow. Siema wszystkim. Yo. Attending. Okay, guys, we're out of time. Sorry if you didn't get to ask a question. We're wrapping up now.
zrobimy tak. Zobaczymy. No to no. Przyjemnością zawiadamiam, że po uważnym przeanalizowaniu wszystkich kandydatów zdecydowaliśmy się panu powierzyć ster reprezentacji narodowej kraju Ukraina. Nie, dzięki. Zakończą nagrywanie.